Przed nami taki temat jak zadanie optymalizacyjne albo inaczej badanie funkcji kwadratowej. Na czym cała rzecz polega? Będę opowiadał to, ale przy okazji rozwiązywał konkretne zadanie. Jak rozpoznać w ogóle zadanie optymalizacyjne? Będzie w treści zadania, żeby coś wyznaczyć, aby jakaś wielkość była największa albo najmniejsza. No i tutaj mamy coś takiego, żeby pole było największe. I teraz, suma długości podstawy trójkąta i wysokości wynosi 30, więc zróbmy sobie jakiś poglądowy rysunek. Podstawę oznaczę sobie literką X, a wysokość literką H. I wiem, że X plus H równa się 30. Czyli zawsze w takim zadaniu będzie jakiś podany związek między wielkościami lub coś, co taki związek umożliwi nam napisać. Z tego związku między wielkościami będziemy wyznaczać potem którąś z niewiadomych. Ja sobie od razu wyznaczę zmienną H. O. I to jest tak jakby pierwszy etap zadania, czyli zrobić rysunek, jeśli jest konieczne, i napisać związek między wielkościami. Ten związek będzie podany w treści zadania. Drugim etapem, który możemy wyodrębnić w zadaniach optymalizacyjnych, to jest określenie dziedziny. Dziedzina, czyli no co tutaj? Wiemy, że x i y są długościami odcinków, więc zarówno x, jak i h musi być większy od zera. Ponieważ h sobie wyznaczyłem już stąd, więc mogę to ładnie wyliczyć i ostatecznie mam warunek co do x, że x należy od 0 do 30. Czyli drugi wyraźny etap w tym zadaniu to jest dziedzina. Trzeci etap to jest wyznaczenie funkcji, którą mamy badać albo którą mamy optymalizować. To jest ta funkcja, ta wielkość, która ma być największa albo najmniejsza. W naszym zadaniu jest to pole trójkąta. Pole trójkąta z klasycznego wzoru to 1/2 razy podstawa razy wysokość. I to ma być największe, więc warto sobie tutaj tak napisać, że to ma być największe. I co zauważamy? Że jest to funkcja dwóch zmiennych. Ale dzięki temu, że już jedną z tych zmiennych wyliczyliśmy tutaj obok, to mogę zapisać, że pole tego trójkąta to 1/2 x razy 30 minus x. Dzięki temu mamy już funkcję jednej zmiennej. Teraz sobie to wymnożę, żeby jeszcze bardziej widać, jaka to funkcja powstaje. I widać, że powstaje nam funkcja kwadratowa. Czyli jest to taka zwykła funkcja, jak komuś przeszkadza p trójkąta, to może sobie napisać, jako że f od x, o to się równa, ale my będziemy stosować takie jednak bardziej oznaczenia, że jak pole, no to pole. I co widzimy? Nasza funkcja jest skierowana ramionami do dołu i bardzo dobrze, bo my szukamy wartości największej. Wartość największa będzie w tym momencie w wierzchołku, a zatem x wierzchołka, tak tutaj przyjęło się pisać, x wierzchołka to jest nic innego jak nasze p, czyli minus b przez 2a. Po podstawieniu tutaj mamy ostatecznie 15. No i teraz mamy wyznaczyć długość podstawy tak, aby pole było największe tego trójkąta. Więc odpowiedź. Długość tej podstawy wynosi 15. I tu mamy taki czwarty etap. Czwarty etap to jest zbudowanie tej funkcji i policzenie wierzchołka tej funkcji. W tych zadaniach optymalizacyjnych nie obliczamy oczywiście wartości na końcach przedziału z tej dziedziny, dlatego że ten przedział jest otwarty. Tutaj wystarczy ograniczyć się do współrzędnej wierzchołka. Czyli cztery takie etapy można wyróżnić. Oczywiście kolejność tych etapów można sobie troszkę zmieniać. Ktoś może zacząć od wyznaczenia wzoru na pole trójkąta, potem sobie związek między wielkościami, potem dziedzinę, albo można policzyć wierzchołek, a dziedzinę na końcu. W każdym bądź razie
te cztery etapy muszą być uwzględnione. Kolejnym zadaniem jest coś takiego. Gospodarz ma siatkę o długości 12 metrów i chce sobie taki teren ogrodzić na wybieg dla pieska i z jednej strony ten wybieg przylega do ściany. Jakie wymiary powinien mieć ten wybieg, aby pole powierzchni było największe? No i oblicz powierzchnię tego największego wybiegu. Więc no tutaj gospodarz zapunktował, można powiedzieć, u pieska, bo chce mu po pierwsze zrobić jakiś wybieg, a po drugie chce zrobić to tak, żeby ten wybieg był żeby miał jak największą powierzchnię. I teraz tak, wprowadzamy oznaczenia. Nie wprowadzam tu literek AB, tylko XY. Lepiej mi się będzie potem liczyć. Związek między wielkościami w zadaniu jest podany, bo długość tej siatki, czyli 2X plus Y, to 12. Teraz wyznaczam którąś z tych wielkości. No łatwiej mi będzie wyznaczyć Y. Czyli pierwszy etap tak jakby mam. Drugi etap zadania, policzmy od razu dziedzinę. Czyli obydwie te wielkości muszą być większe od zera. Za Y wstawiam to, co tu wyliczyliśmy wyżej. I ostatecznie po szybkim wyliczeniu otrzymuję, że X należy od 0 do 6. Zatem te takie dwa etapy, nawet ponumeruję jeszcze, mamy już za sobą. Czas na utworzenie funkcji, którą będziemy optymalizować. No a będziemy optymalizować pole powierzchni tego prostokąta, bo ono ma być największe. Zatem pole prostokąta równa się x razy y. I ono ma być największe. Tworzymy teraz funkcję jednej zmiennej, bo tu mamy x, y, dwie zmienne. Utworzenie funkcji jednej zmiennej zawsze umożliwi Wam wyliczenie jakiejś wielkości z tych warunków, które były podane w zadaniu. A zatem będę miał coś takiego. Wymnożę sobie to od razu porządkując. Czyli przechodzę do czwartego etapu, bo już funkcję mam. I w czwartym etapie muszę wyznaczyć wierzchołek tej paraboli, czyli to nasze P. Zgodnie ze wzorem minus B przez 2A. Czyli błyskawicznie wyliczamy. A zatem wymiary tego prostokąta to x równa się 3 metry, y to było 12 minus 2x, czyli 12 minus 6 to będzie 6 metrów, no i pole, no to będzie x razy y, czyli 3 razy 6, no to będzie 18 metrów kwadratowych. I to stanowi naszą odpowiedź. Strona książki ma obwód 68 cm. Oblicz, jakie wymiary powinna mieć strona tej książki, aby zapewnić maksymalną powierzchnię druku. Jeśli założymy, że margines boczny, dolny mają po 1 cm, zaś margines górny 2 cm. Pytają nas o wymiary całej strony, więc za x, y oznaczę sobie całą tą stronę. I od razu mam 2x plus 2y równa się 68, czyli x plus y to 34, zatem y to 34 minus x, ok. Od razu może przejdźmy do dziedziny. Analogicznie jak w poprzednich zadankach, czyli ostatecznie nasza dziedzina to x należy od 0 do 34. To są bardzo proste obliczenia. W niektórych zadaniach wręcz można w pamięci tą dziedzinę obliczyć. Dobrze, teraz przejdźmy dalej. Tak jakby dwa etapy już za nami, można powiedzieć. Uwzględnijmy te marginesy. Marginesy boczne mają po 1 cm. Dolny też ma 1 cm. A górny margines ma 2 cm. My mamy utworzyć funkcję, która będzie polem powierzchni, tej powierzchni zadrukowanej, zaznaczonej kolorkiem tutaj. Więc jest to prostokąt, więc pole prostokąta to oczywiście bok razy bok. Ale teraz przy naszych oznaczeniach no musimy sobie
elegancko te boki zdefiniować. Więc jeżeli ta szerokość strony ma x, to tu będzie oczywiście x minus 2, bo muszę odjąć po 1 cm z każdej strony na ten margines. Natomiast y to będzie y minus 3. Analogicznie od y odejmuję te marginesy. I nasze pole wygląda w ten sposób. Tak jak wcześniej, jest to funkcja dwóch zmiennych, więc musimy zrobić funkcję jednej zmiennej. Bardzo prosto. Ten wyznaczony y wstawiam tutaj i otrzymuję coś takiego, co będzie równe x minus 2, a tutaj 31 minus x. Mogę to wymnożyć i doprowadzić do postaci ogólnej funkcji kwadratowej, ale tym razem pokażę inny sposób na wyliczenie p, bo wiem, że z tego pierwszego nawiasu x1 to 2, a z drugiego miejsce zerowe to 31. Zatem x wierzchołka, czyli nasze p, jeśli mam miejsca zerowe, wykorzystam ten wzór, to tak dla przypomnienia, czyli mam 33 przez 2, to jest 16,5 cm, bo teraz jednostki na końcu dopisuję. Czyli jeden wymiar strony to jest 16,5 cm, natomiast drugi wymiar strony, a drugim wymiarem strony jest nasza wielkość y, no to było 34 cm odjąć 16,5 cm, czyli 17,5 cm. Zatem wymiary strony mam. Zobaczmy, czy nie pytają o pole powierzchni. Nie pytają, a zatem to będzie nasza odpowiedź. Oczywiście w tym momencie tutaj, jeżeli ktoś nie zauważyłby, że te miejsca zerowe są tutaj podane, to można to wszystko wymnożyć. Może pokażę na wszelki wypadek. Mamy pole prostokąta i tutaj od tych nawiasów rozpocznę. Więc jak wymnożymy to wszystko, otrzymam minus x kwadrat plus 31x minus 62 plus 2x, czyli ostatecznie minus x kwadrat plus 33x minus 62. I jeżeli bym z tej postaci wyliczył x wierzchołka, czyli p, ze wzoru minus b przez 2a, otrzymuję minus 33 na minus 2, czyli 16,5. Więc dokładnie to samo. Który sposób lepszy, pozostawiam Wam do dyspozycji. Nie ma znaczenia naprawdę. Ważne, żeby się to pojawiło, to p, no i potem te wszystkie wymiary. I tutaj oczywiście, jak numerujemy sobie te etapy zadania, no to czwarty etap to byłby wyliczanie tego wierzchołka. Oczywiście numerować nie trzeba. Dobrze, mamy takie zadanko. Z kawałka płótna w kształcie trójkąta równoramiennego o podstawie 4 i wysokości opuszczonej na tę podstawę równą 3, hafciarka chce wyciąć obrus prostokątny. Jakie powinny być wymiary tego obrusa, aby jego powierzchnia była największa? Zatem, wiem, że ten dolny wymiar to jest 4 i wiem, że wysokość poprowadzona na tą podstawę ma długość 3. Czyli to będzie całe 3. Następnie musimy zdefiniować długości boków tego prostokąta, więc może ten niech będzie x, a ten niech będzie y. I my mamy optymalizować pole tego prostokąta, czyli chcemy, żeby x razy y było największe. Tym razem zaczynam od utworzenia funkcji akurat. No i jak znaleźć związek między tymi wielkościami? Tutaj tego związku nie ma podanego, że jakieś suma długości wynosi ileś czy obwód, więc musimy sami wpaść na pomysł, jak te wielkości uzależnić od siebie. No i cóż, taki rysunek powinien Wam poddać pomysł, mianowicie chodzi o podobieństwo trójkątu. Oznaczę tutaj, żeby było wszystko jasne, trójkąt ABC, a tutaj dajmy DE i mamy tutaj dwa trójkąty podobne. Ten duży ABC podobny do trójkąta DEC.
No na podstawie cechy, jeśli by ktoś chciał, to kąt-kąt, bo tutaj są kąty takie same. I w związku z tym możemy napisać proporcje. Mianowicie podstawa, czyli 4 do wysokości w tym dużym trójkącie ABC ma się tak jak podstawa, czyli Y, do wysokości w tym małym trójkącie. No to podstawa tego trójkąta DEC to jest Y, a ta wysokość jego to 3 minus X. Bo cała wysokość to 3, muszę odjąć ten odcinek tutaj o ten, a on wynosi przecież X, więc zostaje mi 3 minus X. I zobaczmy, mamy już zależność między tymi wielkościami. Wymnóżmy to na krzyż, czyli mam 12 minus 4x równa się 3y, podzielę na 3, żeby wyznaczyć y. Czyli mam minus 4 trzecie x plus 4. Jak już mam tą zależność wyznaczoną i przy okazji jedną z tych niewiadomych wyliczoną, to może określmy dziedzinę. Wiadomo, że wielkości występujące w tym zadaniu to wielkości z geometrii, czyli są dodatnie. Więc spokojniutko sobie wyliczam tego x, pomnożyłem tutaj przez 3 oczywiście, czyli minus 4x większe minus 12, czyli x mniejsze od 3, no i jednocześnie x miało być mniejsze od 0, czyli x należy od 0 do 3. O, to się musi pojawić. Wróćmy teraz do naszego pola. Nasze pole to x razy y, czyli x razy, a y mam tu, czyli będzie to minus 4 trzecie x plus 4. Zatem nasze pole, może wymnożę, to będzie minus 4 trzecie x kwadrat plus 4x. No i cóż, teraz to już bajka, tak? Liczymy x wierzchołkowe, czyli p. Zatem mam minus 4 na minus 2 razy 4 trzecie, to będzie minus 8 trzecich, czyli otrzymuję ostatecznie minus 3 drugie, czyli można powiedzieć półtorej. Tam jest jednostki, metry były, czyli półtorej metra. No to skoro x to jest 1,5 metra, to y liczymy sobie oczywiście z tego wzoru, czyli mam minus 4 trzecie razy półtorej to jest 3 drugie, dodać 4, tu mi się skraca, no i zostaje minus 2 plus 4, czyli 2 metry. A zatem pytano nas o wymiary tego obrusa. Proszę bardzo, odpowiedź, wymiary to 1,5 metra na 2 metry. Mamy drut o długości 100 cm. Został podzielony na dwie części. Czyli powiedzmy jedna część to x, druga y i od razu związek między wielkościami, proszę bardzo, x plus y to 100. A to już jak tutaj idźmy do przodu, y sobie już wyznaczam, a przy okazji dziedzinę, że x większy od 0 i y większy od 0. Tutaj łatwo widać, że x należy od 0 do 100. Z jednej części zbudowano kwadrat, czyli tutaj sobie piszę kwadrat, a z drugiej okrąg. I jaka powinna być długość każdej części, aby suma pól figur ograniczonych tym drutem była najmniejsza? Czyli mamy zobaczyć, kiedy pole kwadratu dodać pole tego utworzonego koła, kiedy ta suma pól jest najmniejsza. A zatem, jeżeli z tego kawałka o długości x zbudowano kwadrat, to znaczy, że bok tego kwadratu to jest oczywiście 1 czwarta x. Zatem pole kwadratu to 1 szesnasta x kwadrat, no bo zgodnie ze wzorem a kwadrat. Teraz zobaczmy, co się dzieje tutaj z tym kołem. Pole koła to jest oczywiście pi r kwadrat. No ale w naszym zadaniu nie wystąpiło do tej pory r, tylko y. Wobec tego, co my wiemy? My wiemy, że skoro z tego y, z tego odcinka zrobiono koło, to znaczy, że ten y jest obwodem tego koła. Czyli nasze r stąd to y przez 2 pi.
I nasze pole koła to było pi r kwadrat. Za r wstawiam o to. Czyli ostatecznie mam pi razy y kwadrat przez 4 pi kwadrat. Pi mi się skróci z tym kwadratem i otrzymuję y kwadrat przez 4 pi. Więc już zaczyna coś ciekawego nam powstawać. Zatem nasza suma tych pól wygląda następująco. Tutaj wiele osób zapyta, a to za pi to muszę brać przybliżenie, mogę wziąć czy nie wziąć. No słuchajcie, nie piszą tutaj, że nie wolno nam, ale wiecie z drugiej strony, że elegancko rozwiązane zadanie, no lepiej będzie, jak będzie zawierało liczbę pi niż jakieś tam przybliżenie. Zatem działamy z liczbą pi. I teraz tak, nasza suma tych pól na razie są dwie zmienne, x i y. No więc muszę za y wstawić to, co tutaj wyliczyliśmy wcześniej. Czyli 100 minus x, no i to było do kwadratu. I liczymy. Tutaj mamy wzorek skróconego mnożenia, czyli będzie 10 tysięcy minus 200x plus x kwadrat. I to wszystko przez 4 pi równa się. No i lecimy dalej. 1 szesnasta x kwadrat przepisuję, dodać. Teraz zrobię coś takiego, że rozdzielę oto na 3 ułamki. Będzie 10 tysięcy na 4 pi, odjąć 200x na 4 pi i dodać x kwadrat na 4 pi. Co mogę tutaj zrobić jeszcze? Ano zobaczmy. X kwadrat mam tutaj i tutaj. Więc mogę zapisać, że to będzie 1 szesnasta, dodać 1 przez 4 pi i to jest x kwadrat. Wyciągnąłem x kwadrat przed nawias. Odjąć. Teraz wyrazy z x-em to tu widzę. 200 na 4 to jest oczywiście 50. Czyli mam 50 przez pi x. No i dodać wyraz wolny, czyli 10 tysięcy przez 4 pi, to mam 2500 przez pi. No i mamy funkcję kwadratową, słuchajcie, bo to jest nasze a, bo to jest ax kwadrat, to jest nasze b, a to jest nasze c. Zgodnie z dalszymi postępowaniami muszę wyliczyć x wierzchołka, bo szukam wartości ekstremalnej, czyli która jest w wierzchołku. Tutaj w przypadku najmniejszej wartości, to może powiem, mamy parabolę taką, ramionami skierowaną do dołu. Zgodnie ze wzorem p to jest minus b przez 2a, czyli otrzymam 50 przez pi, a tu mam 2, no i razy to całe a, równa się, no i przeliczmy. Troszkę uciążliwe zadanie oczywiście rachunkowo, no ale takie też czasem mogą się zdarzyć. 2 razy 1 szesnasta to 1 ósma, dodać tutaj 1 przez 2 pi. No ułamki piętrowe i to takie z liczbą pi, więc zróbmy porządek. Tu będzie 50 przez pi. Na dole sprowadzam do wspólnego mianownika, który będzie wynosił 8 pi. Czyli tu będzie pi dodać 4. Tu już te wspólne mianowniki to wiadomo nie jest przedmiot naszej lekcji. Więc można to sobie na piechotkę gdzieś rozpisać. Ja już tego nie omawiam w tym momencie, bo musimy się skupić na nowych rzeczach. Podzielić przez ułamek to pomnożyć przez odwrotność, a zatem ostatecznie po skróceniu przez pi otrzymuję 400 przez pi plus 4. Zatem mój x, czyli ten pierwszy kawałek tego druta, który podzielono, ma długość 400 przez pi plus 4. Jak wyznaczyć y? No y, pamiętamy, to było 100 minus x. Czyli będzie 100 minus oto całe. Sprowadzam teraz do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie pi plus 4. No to cóż, tutaj muszę pomnożyć 100 przez pi oraz 100 przez 4. A tu mam minus 400. I ostatecznie 400 nam się redukuje. Otrzymamy 100 pi przez pi plus 4. I to są
odpowiedzi. Czyli tu mogę, żeby nie przepisywać, mogę napisać, że to jest odpowiedź. Czyli pierwszy kawałek ma długość 400 przez pi plus 4, a drugi kawałek 100 pi przez pi plus 4. Tak jak wspomniałem wcześniej, gdyby ktoś już totalnie się pogubił w takim zadaniu i nie widziałby tutaj jakiejś dalszej drogi, to owszem, jako ostatnia deska ratunku, proszę przyjąć, że pi to jest w przybliżeniu nawet 3, już takie przybliżenie dosyć pokaźne, i doprowadzić zadanie do końca. Ale jeżeli dacie przybliżenie, proszę liczyć się z tym, że może być zabrany punkt w takim zadaniu za ułatwienie sobie zadania.